Dobiega końca drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Marta Januszewska, dobry wieczór, a przed nami aktualności. Trwają świąteczne powroty. Tłoku nie ma, ale jest ślisko. Nie śpieszyć się nigdzie, zawsze dojedziemy do celu. Dzięki wsparciu widzów aktualności nowy dom coraz bliżej. Cieszy nas to, że ludzie o dobrym sercu się zgłosili. No i pomogli, do tej pory pomagają. Kolędnicy nie próżnują. Tradycja ciągle żywa na Podkarpaciu. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają. Święta, święta i po świętach, długo oczekiwane, właśnie się kończą. W tym roku jakby szybciej, bo Wigilię i Boże Narodzenie obchodziliśmy w sobotę i w niedzielę. Czas na pierwsze podsumowania, tym bardziej, że trwają świąteczne powroty. Czy święta były bezpieczne? Sprawdzała Karolina Ciesielska. Na drogach Podkarpacia ruch na razie jest niewielki. Tak jest m.in. na ulicy Krakowskiej w Rzeszowie, na drodze wylotowej w kierunku Krakowa. To jednak w ciągu najbliższych kilku godzin na pewno się zmieni i z godziny na godzinę ruch będzie coraz większy. To wszystko dlatego, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to czas spotkań z bliskimi, ale też świątecznych powrotów. Pusto było dziś także na wylotówkach w kierunku Warszawy, Krosna czy Sanoka. Ci, którzy nie chcieli odkładać podróży na ostatnią chwilę i zamiast późnym wieczorem wyruszyli w trasę dziś po południu, uniknęli stania w korkach. Da się, myślę, że się da przejechać, nie jest tak źle. Na razie nie ma źle. Wczoraj było fatalnie, a dzisiaj już jest zupełnie fajnie. Także wczoraj akurat były takie warunki, a nie inne, więc no też tak to wyglądało. Te boczne drogi były bardziej... Boczne drogi były bardziej zasypane, te, które są akurat takie główne, to były odsypane. No, a dzisiaj już jest super. Trzeba jednak uważać, bo topniejący śnieg sprawił, że w wielu miejscach jest bardzo ślisko. Nad bezpieczeństwem kierowców czuwają policjanci. Jest więcej patroli i kontroli, bo od piątku na podkarpackich drogach trwa policyjna akcja Boże Narodzenie 2016. Do tej pory funkcjonariusze odnotowali 7 wypadków, w tym 12 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali i udaremnili dalszą jazdę 27 kierowcom, którzy pomimo tego, że wcześniej zdecydowali się pić alkohol, siedli za kierownicę swojego samochodu. Policjanci sprawdzają nie tylko trzeźwość kierowców, ale także prędkość i zwracają uwagę, by dostosować ją do warunków panujących na drodze. Warto by o tych zasadach pamiętali także ci, którzy wzięli kilka dni wolnego i będą świętować aż do nowego roku. Jeżeli planujemy powrót, wyjedźmy wcześniej, siądźmy za kierownicę wypoczęci i stosujmy się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Zdjąć nogę z gazu radzą też innym sami kierowcy. Nie śpieszyć się nigdzie, zawsze dojedziemy do celu. Może nieco wolniej, ale na pewno bezpieczniej. Po wigilijnym śniegu nie ma już prawie śladu, nie licząc niektórych stoków narciarskich, ale ciągle jest ślisko. Dodatkowo w najbliższych dniach na Podkarpaciu synoptycy przewidują śnieg i lekki mróz. Jaka sytuacja panuje na drogach regionu i jaka pogoda będzie towarzyszyć nam w tym tygodniu? Adam Bienias. Dziś w regionie bardziej jesiennie niż zimowo, ale według najnowszych prognoz pogody w najbliższych dniach na Podkarpaciu ma padać zarówno deszcz, jak i deszcz ze śniegiem. To może pogorszyć warunki na drogach, ale dziś, jak wynika z informacji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wszystkie drogi w regionie były przejezdne. Trudna sytuacja jedynie na drogach bieszczadzkich w okolicach Ustrzyk Dolnych, Rymanowa oraz Jasła. Tam na drogach występowało dziś jeszcze błoto pośniegowe oraz biała nawierzchnia. Ale informacja o śniegu to z całą pewnością dobra informacja dla narciarzy. Dziś w regionie czynne były wyciągi narciarskie, między innymi takie jak Leskowski, Gogołów, Gromadzeń czy Karlików. I jeszcze odpowiedź na ostatnie pytanie, jaka pogoda będzie towarzyszyć nam podczas Sylwestra. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie padać ani deszcz, ani śnieg, będzie towarzyszyć nam słońce, ale synoptycy dodają, że zima może dać nam jeszcze o sobie znać w lutym. To miały być święta w nowym domu, ale potrzeba jeszcze sporo wsparcia, by mogła w nim zamieszkać pani Bogumiła Nowak z Konkolówki. Niepełnosprawna matka i wdowa wychowująca 2 córki. Kobieta z pomocą rodziny radzi sobie jak może, ale wciąż mieszka w 2 niewielkich pomieszczeniach budynku, który jest niemal ruiną. Sąsiedzi, parafia, sponsorzy, ośrodek pomocy społecznej i nasi telewidzowie okazali już sporą pomoc pani Bogusi. Dzięki nim nowy, niewielki dom jest już w stanie surowym.
Wzruszona matka dziękuję wszystkim. Odwiedziła ją dziś Anna Tomczyk. Marzeniem pani Bogumiły Nowak z Konkolówki, a także całej jej rodziny jest móc wreszcie zamieszkać w tym oto nowo budowanym domu. Kobieta teraz mieszka w starym budynku z dwiema córkami i my w imieniu wszystkich telewidzów, którzy do tej pory wsparli akcję budowy nowego domu, chcemy się dzisiaj z panią podzielić opłatkiem, życząc oczywiście, by to marzenie spełniło się w nowym roku. Ja rozumiem, że jest to pani największe i podstawowe marzenie życiowe. Tak, jak najbardziej, żeby wejść do tego nowego domu. Pani Bogumiła jest osobą niepełnosprawną. Po śmierci męża sama wychowuje dwie nastoletnie córki. To wyjątkowo trudna rola, zwłaszcza, że mieszka w ocalałej części starego, spróchniałego domu. Bez wody, bez centralnego ogrzewania. Dwa pomieszczenia. Pokój z kuchnią. W pokoju tutaj śpimy. Uczą się tutaj dziewczyna, tam się gotuje. W tym ciasnym pomieszczeniu stanęła też świąteczna choinka. Wigilię pani Bogumiła spędziła u siostry i ojca, a dziś oni przyszli z wizytą do niej. Wszyscy troje od kilku już miesięcy z całych sił angażują się w budowę tego nowego i niewielkiego domu, który ma wreszcie zmienić warunki życia tej rodziny. Zostało bardzo dużo zrobionych robót zewnątrz i wewnątrz, bo zrobione ocieplenie budynku z zewnątrz. I tręki zrobione są wewnątrz. Ale jeszcze dużo trzeba zrobić, tak? A jeszcze dużo, bardzo, bardzo dużo. Trzeba jeszcze tu kupę pieniędzy, można powiedzieć, i sił, i przeżycia tego, co my tu przeżywamy przy tej budowie. Rodzina włożyła w tę budowę wszystkie swoje oszczędności. Pomogły też miejscowy GOPS i parafia. Wiele osób wykonało usługi za darmo, a na specjalne konto pomocowe wpłynęło blisko 8 tysięcy złotych od telewidzów. Dlatego jest postęp w pracach budowlanych. Cieszy nas to, że ludzie o dobrym sercu się zgłosili. No i pomogli, do tej pory pomagają. To jesteśmy bardzo im wdzięczni za tą pomoc, no bo na dzisiejszy dzień no, zobaczą państwo sami, że mamy już tynki na ścianach i nam wysychają, opalamy. Trociaki na troty dowozimy. I no. A jak zaczynaliście, były same mury, tak? Pani, to no, żal wspominać, no ale cieszymy się po prostu, że już jest na tym etapie. To nie tylko powód do radości, ale też okazja, by w nowych murach podzielić się świątecznym opłatkiem. Pani Bogumiła i jej rodzina dedykuje go wszystkim darczyńcom. Jak najbardziej jestem wdzięczna. Za ukosany pomoc. W nowym domu pani Bogumiła i jej córki będą miały osobne pokoje, kuchnię, łazienkę i kotłownię. Wkrótce stolarz przywiezie zamówione drzwi. Ruszą też prace przy instalacji wodnej i centralnego ogrzewania. Potem potrzebne będą wylewki i podłogi, no i meble. Najważniejsze jednak jest to, że w tych wszystkich pracach rodzina nie została sama. I choć najbliższe miesiące pani Bogumiła będzie musiała spędzić w starym, zrujnowanym domu, to i tak wie, że już wkrótce, z pomocą tak wielu ludzi, jej los na zawsze się odmieni na lepsze. Teraz święta pełne nadziei w rodzinie 12-letniej Emilii Jasic z Oleszyc, która dzielnie walczy z glejakiem mózgu. Dziewczynka od 2 miesięcy leczona jest nowatorską metodą opatentowaną w Stanach Zjednoczonych i są już pierwsze efekty. Rodzice Emilki dzięki wsparciu ludzi dobrej woli zdołali zebrać blisko 800 tysięcy złotych. To jednak zaledwie połowa kwoty potrzebnej do zakończenia kuracji. Emilka właśnie wróciła z kolejnej wizyty w niemieckiej klinice. Jest osłabiona, ale pełna nadziei, że uda jej się pokonać chorobę. Dziewczynka każdą chwilę spędza z rodzeństwem. Czuje wsparcie rodziców, a to wszystko, co dzieje się w jej życiu, chciałaby kiedyś przekuć w pomoc innym ludziom. W przyszłości bym chciała zostać doktorką, ponieważ chciałabym leczyć ludzi. Rodzice Emilki zdecydowali się leczyć córkę nowatorską, niedostępną w Polsce metodą opatentowaną w Stanach Zjednoczonych. Najbliższa klinika, w której mogą znaleźć potrzebne leki i wykonać badania, znajduje się w Niemczech. Odwiedzają tamtejszych lekarzy i cieszą się z rezultatów. Guz zmniejszył się o połowę w ciągu 2 miesięcy, choć cała terapia powinna trwać 8. Wszystko tak dobrze idzie, że zwyczajnie wystarczy wysłać maila z ostatnich badań na przykład i kontynuujemy terapię no, praktycznie w warunkach domowych, bo
Nie ma potrzeby, żeby Milka leżała w szpitalu. Rodzinie udało się zebrać połowę potrzebnej na leczenie dziewczynki kwoty. Cała kuracja, koszty leczenia oraz wyjazdy i konsultacje kosztuje 1,5 miliona złotych. Trwa wyścig z czasem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po prostu ta metoda pomaga naszej córeczce kochanej. No i co tu można powiedzieć, żeby oby tak dalej było. Mam nadzieję, że po prostu życie daje po prostu to szczęście, że przeżyje nas, no przynajmniej. Do akcji zbierania pieniędzy potrzebnych na leczenie Emilki włączyli się wykładowcy i studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. I aż serce rośnie, jak się na to patrzy, bo właśnie zaczęła rosnąć ta taka przysłowiowa kula śnieżna, która stała się coraz większa, coraz większa, coraz większa, wszystko się nakręcało i człowiek sam też zbierał jeszcze większej motywacji do działania dzięki temu. Jestem ojcem trójki dzieci. No, wyobrażam sobie, jak można się czuć jako rodzic, nie mając tak potężnych pieniędzy na leczenie dziecka. No to jak tutaj nie pomóc? No, to jest oczywiste. Akcja studentów uruchomiła kolejne. W styczniu przyłączą się podkarpaccy prawnicy. W drugi dzień świąt nikogo nie dziwi głośny śpiew pod oknami i dzwonek do drzwi. Na Podkarpaciu na dobre zaczęło się dziś chodzenie po kolędzie. Kolędników wypatrują co roku mieszkańcy Niedźwiady Dolnej koło Ropczyc, którzy od lat przekazują tę tradycję młodym. A młodzież przygotowuje specjalne stroje kolędnicze i uczy się tekstów przedstawień, tak aby ucieszyć każdego z domowników. Kolędnicy, czyli w polskiej tradycji przebierańcy, tu w Niedźwiadzie koło Ropczyc w okresie świątecznym wciąż mają sporo roboty. Od przygotowywania strojów przez uczenie się kolęd po długie wędrówki od domu do domu. Kiedy byłem mały, do mnie też przychodzili kolędnicy. No i jakoś mi to tak zostało, że w końcu z kolegami zaczęliśmy o tym myśleć. Poszliśmy pierwszy raz tak tylko do sąsiadów, spodobało się im, no to zaczęliśmy chodzić w dalsze podróże. Przebierańcy z Turoniem, Gwiaździchem, Śmiercią i Diabłem nieśli dobrą nowinę, a wraz z nią życzenia noworoczne. Czasem byli wśród nich trzej królowie, dziad i baba, Żyd i Cyganka. Byli też Grajkowie. To teraz przechodzimy do tej sceny, którą do jasełek szkolnych przygotowujemy. Dobrze? We trzech. Grupy kolędnicze i kiedyś i dziś przygotowują ludowy spektakl dla swoich widzów. Idzie nowy roczek po śniegu bielutkim, cieszmy się nim wszyscy, niech odejdą smutki. Grupy kolędnicze i kiedyś i dziś przygotowują ludowy spektakl dla swoich widzów. Żartują i mają prawo płatać figle. W domach na Podkarpaciu są mile widziani. Co roku zaglądają do nas do domu, przeważnie wieczorem, gdy zadzwoni dzwonek, to dzieci właśnie biegną szybko, mamo, mamo, bo kolęda przyszła. Jakbym jeszcze był taki niewielki chłopak, To chodzili, rano chodzili, wieczorem chodzili, śpiewali pod oknami. Dawniej to i grali jeszcze, jakieś muzykanci byli i tego. I inaczej to było i więcej chodziło i częściej. No teraz troszkę chodzą też i ładnie, bardzo ładnie, wszystko jest dobrze, bo się cieszą dzieci. Mieszkańcy okolic Ropczyc nie odpuszczają tradycji, kochają stare zwyczaje. Młodzi z pomocą nauczycieli chętnie uczą się tekstów żartobliwej kolędy. Nawiązujemy do tradycji, mówimy o niej, przypominamy. Jest też taka możliwość nawiązania tych relacji, tych więzi międzypokoleniowych, bo trzeba zapytać babcię, jak to kiedyś się tam śpiewało na początku czy też na końcu. Także jest to fajna sprawa dla młodych ludzi. Sięganie do korzeni. Taka wiedza to skarb. Lokalne samorządy wspierają miejscowych społeczników, którzy zaszczepiają kolejnym pokoleniom miłość do tradycji. Jesteśmy w Europie, ale każdy z krajów charakteryzuje się własną historią, własną tradycją i właśnie takie działania powinniśmy i podejmujemy, aby te lokalne tradycje nadal były w naszym regionie żywe. Radość, śpiew, muzyka, zabawa, dobra wróżba, życzenia. To wszystko od wieków niosła ze sobą kolęda. Mieszkańcy okolic Ropczyc na Podkarpaciu wciąż mają okazję doświadczać jej w pełnej krasie. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Jedną ze świątecznych tradycji stały się rodzinne zdjęcia z choinką. Choć w albumach naszych pradziadków próżno szukać takich portretów, bo za ich czasów aparat fotograficzny był rzadkością. Równie niewielu było fotografów. Na szczęście dzieła niektórych przetrwały do dziś, a przykładem kolekcja zdjęć nadwornego fotografa cesarza Franciszka Józefa, Edwarda Janusza. To dzięki niemu wiemy, jak wyglądał Rzeszów na przełomie XIX i XX wieku. A już niebawem dowiemy się więcej o jego życiu i twórczości za sprawą filmu Rzeszowskie Janusze. Przed 100 laty święta Bożego Narodzenia w Rzeszowie były zdecydowanie bardziej białe, a i ulice nie były tak dobrze odśnieżane jak dziś. Dlatego śmiało można było po nich jeździć na sankach. Poza tym było podobnie. Ulice były przestrojone również, tak jak i obecnie, jakieś tam różnymi świątecznymi gadżetami. Na ulicy 3 Maja takie znane obiekty, jak cukiernia Lewickiego, miała na witrynie sklepu tej cukierni choinkę postawioną z ozdobami świątecznymi. Tak samo było przy okazji innych sklepów, także wszystko to ładnie wyglądało, świeciło się. Wielu z tych rzeczy nie wiedzielibyśmy dziś, gdyby nie Janusze, czyli fotografie Edwarda Janusza, nadwornego fotografa cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to są jeden z pierwszych fotografii w ogóle Rzeszowa. Zostały tam ujęte miejsca, które jeszcze nigdy nie były fotografowane, także mamy po prostu źródło historyczne w 100%. A co najważniejsze, rzeszowianie, mieszkańcy, nasi dziadowie, pradziadowie, prapradziadowie. Pod wrażeniem fotografii Edwarda Janusza grupa pasjonatów z Fundacji Rzeszowskiej przy wsparciu Estrady Rzeszowskiej i Podkarpackiej Komisji Filmowej zdecydowała, że postać sławnego fotografa zasługuje na film. Ten film jest przede wszystkim dla sympatyków Rzeszowa, okolic, osób zainteresowanych historią fotografii i różnymi smaczkami, jak ten świat wyglądał w okresie przełomu wieków XIX i XX wieku. Rzeszowskie Janusze będzie można obejrzeć 18 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Premierę poprzedzi wernisaż wystawy Inspirowani Januszami. Autorzy filmu zachęcają też, żeby w czasie świątecznych spotkań zajrzeć do swoich albumów, bo jak twierdzą, mogą się tam ukrywać jeszcze nieznane Janusze. Nie wszyscy spędzają święta Bożego Narodzenia w swoim domu, blisko rodziny. Są tacy, którzy przeżywają je w niecodzienny sposób, tysiące kilometrów stąd. Mimo że egzotyka miejsca w ogóle nie kojarzy się ze świątecznym klimatem, umieją znaleźć sposób, by poczuć jego namiastkę. Tak jak Krzysztof Opioła z Rzeszowa, który Wigilię spędził w Tajlandii. Kinio, bo tak nazywają go przyjaciele, ma 24 lata. Studiował turystykę, a podróże to jego pasja. W lipcu wyruszył w wyprawę dookoła świata, autostopem. Zanim już między innymi Litwa, Łotwa i Estonia, Rosja i Mongolia, Chiny, Hongkong, Wietnam i Kambodża. Teraz jest w Tajlandii i to właśnie w tajskiej wiosce spędza swoje pierwsze w podróży święta Bożego Narodzenia. W związku z odmienną kulturą oraz religią Tajów ciężko jest tutaj o takie elementy jak choinka czy ozdoby świąteczne. Udało nam się jednak znaleźć pewne elementy, takie jak jakieś światełka, drobne świąteczne ruloniki czy też bombki, które wprowadziły nas w pewien świąteczny i niezapomniany klimat. Z jednej strony święta bez rodziny to coś przykrego, z drugiej zaś czułem pewną ekscytację. Przed Wigilią wybraliśmy się na nocny market, gdzie udało nam się znaleźć 11 wigilijnych potraw, które w pewien sposób przypominały nam dania, które tradycyjnie jemy przy stole wigilijnym. Świątecznego karpia niestety zastąpiliśmy tradycyjnym tutaj w Tajlandii sushi. Czas ten był na pewno bardzo wyjątkowo spędzony i była to Wigilia, której z całą pewnością nigdy nie zapomnę. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
A kto właśnie pozazdrościł takich egzotycznych świąt, ciągle może spróbować poszukać możliwości takiego powitania Nowego Roku. Już w sobotę Sylwester, a wiele osób wciąż nie ma planów na tę wyjątkową noc. Tak było w ubiegłym roku na rzeszowskim rynku. 31 stycznia tego roku zabawa też ma być szampańska. Już wiadomo, że będzie to największa impreza plenerowa w regionie. Startuje o 20, a wystąpią m.in. Strachy na Lachy, Maciej Maleńczuk i zespół Bratanki. Świetne koncerty, wspaniała świąteczna, noworoczna atmosfera, oczywiście pokaz ogni sztucznych i jak zwykle doskonała szampańska zabawa. Myślę, że wszyscy będziemy się tutaj wspaniale bawić, zapraszamy na rynek rzeszowski. Kto woli zabawę w bardziej kameralnym gronie, wciąż ma do wyboru bale i prywatki. Ceny wahają się od 120 do nawet ponad 1000 zł od osoby. Sprawdziliśmy, że znalezienie wolnego miejsca w Rzeszowie wcale nie jest łatwe. Wszystkie 880 miejsc, które mieliśmy, są sprzedane i już tak od dobrych 2 tygodni, także już lista oczekujących jest tworzona. Sylwestra można też spędzić bardzo daleko i w zupełnie innym klimacie, i to dosłownie. Okres przedświąteczny to dobry czas dla biur podróży, nie tylko dlatego, że sprzedają ofertę First Minute. Wiele osób chętnie spędza święta na Wyspach Kanaryjskich czy Maderze, ale nie tylko. Najwięcej klientów tego biura wybrało się na Dominikanę i Kubę. Kuba w tym roku przeżywa taki duży boom turystyczny, jednak to jest bardzo ciekawe miejsce i bardzo dużo osób po prostu chce zobaczyć ten rejon. Przede wszystkim mają piękne plaże, śliczne hotele, natomiast też jest co zwiedzać, jest co zobaczyć, więc dla każdego coś się znajdzie i rodziny z dziećmi też na pewno będą zadowolone z wypoczynku. Za tygodniowy pobyt świąteczno-sylwestrowy za oceanem trzeba zapłacić ponad 3000 zł. Jak powitać Nowy Rok? Jedni już mają konkretny plan, inni wciąż szukają. W Zakopanem. Będziemy się bawić w Sylwestrem z dwójką. Sylwestra w sumie mam plany spędzać w domu z rodziną. Pod Jarosławiem mamy taki ośrodek wypoczynkowy. Fajnie spędzimy czas, myślę. Jestem już w takim wieku, że siedzę w domu, ale są tak piękne programy telewizyjne, że po prostu mogę całą noc przy muzyce, jakieś winko dobre. W domu spędzę. W domu. Kiedyś to się balowało, ale to były dawne lata, ja już 80 mam. W tym roku poza Rzeszowem imprezy plenerowe organizują Stalowa Wola, tam będzie koncert pod MDK-iem, Sanok, który zaprasza na koncert muzyki elektronicznej i Przemyśl, gdzie planowana jest zabawa z DJ-em. We wszystkich tych miastach, a także w Krośnie, oczywiście pokaz sztucznych ogni. Do Sylwestra jeszcze kilka dni, można zdążyć, nawet zmienić plany. Tymczasem życzę spokojnego, świątecznego wieczoru. Do zobaczenia.